Cześć Bydlecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj nagradzamy Was za zmianę profilowych na barwy Energetyka. Robiliśmy tą akcję na tydzień przed premierą. No i dzisiaj przyszedł czas rozliczeń. Tak, że zostaną pewne osoby nagrodzone. To jest ten czas. Tak jest. I wchodzimy sobie w kartę na czasie. Wejdźmy w pierwszy film, Team UX. Barwy, jest to jakaś piosenka pewnie ich nowa. Co, nie oglądałeś? Piosenki nie oglądałem. Nuta Kozak, Dawid Góral. Od razu zapisuję. Teraz czekaj. Czemu wziąłeś od najnowszych? Słucham? Czemu wziąłeś od najnowszych? No dobra, to biorę... Stop komentów. Jego też nagrodźmy, ale... Tak. Zawsze wybieraliśmy stop. O, Mateusz Spesiński. Pozdrawiamy. Komencik. Pozdro. I zapraszamy oczywiście na ławę. Zapraszamy. A, skomentowałem ostatnio. O, jest na przykład dzik w pączka, ale nagradzamy za energetycznego dzika, nie? Aha. Czy, no tak, no takie były zasady, nie? Okej. Okay. Mówiliśmy o energii, no. To przez pączka ktoś nie ma nagrody. Bo postanowił sobie, że na dwa dni przed akcją z energetykiem pójdzie profilowe w pączki. To dziki bąk, jak chcesz nagrodę, napisz na priv do pączka, nie? No. To napisz, no serio. Muszę to zrekompensować. Musicie też mi pomagać wzrokiem. Jest. Ty, 716 ła w górę. O. I teraz 90% komentarzy będzie o napsu. Szybki. A chyba, ogólnie chyba nie jest tak. Nie, nie jest. Może zmoderowali, ale Myślę, że moderacja poszła w chuj. No. Tam nie było żadnego komentarza od ramię. Wiesz, czy wszedłeś o 3 w nocy, czy o 3 rano, nie było żadnego komentarza. A co kolega ci mówił? Że wchodził o 3 i o 7. Ale bo ja akurat o 3 idę spać, nie? Aha, no. O jakiej dramie? O takiej dramie, kurwa, co ja się boję nawet mówić, wiesz, bo ja nie chcę się wypowiadać nawet. Mnie to dlaczego, nie dlaczego, mnie dlaczego to nie miałoby być szczerze komentarze o Natsu? Kurwa, no największa drama roku to muszą być komentarze, a nie ma ich w ogóle. Rozumiesz? Jest nie, no wiem, świruję. Czyszczenie fest. Ale ogólnie z tego co widziałem, to bardzo fajnie sobie z tym radzi. Była na konferencji Fejmu. No i dobrze, no, kurde. No. Nikomu krzywdy nie zrobiła, nie? Tylko ewentualnie sobie, nie? Ewentualnie sobie, więc... Dobrze, że tam sobie radzi. Dobra. AMG. Chcemy wejść w AMG, Avi X Louis. Jakby był Empower, bym wszedł. Tak nie wchodzimy, nie? Robur. To do ciebie decyzja. Jest wchodzimy w AMG. Dzik. Jest standardowy, nie? O, jest. Louis. Jansówka. Idealny ale wyjazd. Super. Fajnie, no. Ja mam nadzieję, że naprawdę się tak nazywasz, Jansówka. Ja w ogóle nie powiedzieliśmy, Jansówka. Co leci do Patryka. Kurczę, dobra, wstępnie koszulka Energy. No ja bym... A jak nie to, to wybierzemy coś z kolekcji Energy po prostu. Co będzie pasowało danej osobie, nie? To już tam się będą dogadywać. To tutaj macie rzeczy z kolekcji Energy i jeszcze nie ma całej kolekcji. Jest koszulka, są dwie koszulki, ale jeszcze niebawem pojawi się na sklepie dres. Taki fajny, rozciągliwy, bardzo cienki. Bardzo przyjemny będzie tam na bulwarach, jak będziesz jeździł na rowerze, to on będzie ci służył, bo będzie odprowadzał powietrze i też się nie przewieje. Ja mam taki apel, jak oglądacie rowerzyści i na przykład jeździcie na bulwarach 5 na godzinę albo 10, weźcie, nie, pyknijcie sobie tam chodniczkiem, tam gdzie ludzie, naprawdę, ludzie też chodzą 5-10 na godzinę. To jest tak jakby kurwa samochód jechał 20 na godzinę. A jak ktoś słucha ekipy Chill na przykład i tylko Chill i właśnie w ogóle mu się nie spieszy, nie? To chyba, to lecimy chyba dalej. Jeździć. No tak, ale... Co byś powiedział, jakbyś jechał jednopasmówką, a przed tobą 20 na godzinę samochód? Bym se włączył nutę ekipy. A, no dobra. I bym myślał nad sensem życia. Nie wiem, nie no, wiadomo, żebym się wkurwił, ale... No też tak nie można, wiem, że trzeba to pohamować trochę, bo są no trzeba pohamować człowieku, ostrożnie, no. Kurwa, na maksa przodem i tyłem. Ty, Julia podnośnik, a nie, pośnik. No myślałem, że Julia podnośnik. I zobacz. To było epickie. Julia jest TikTokerką. Julia podnośnik. Julia jest TikTokerką, nie znasz. To by była siostra Seby Kota, nie? Wiesz. Wózek wigłowy, paleciak i podnośnik.
No i tutaj będzie dzik, jak sądzicie? Julia, bo według mnie może ciężko być z dzikiem tutaj pod Julią. Mi się wydaje, totalnie inna grupa jest. Mi się wydaje, że może być, że na TikToku siedzą dziki. Ostatnio wierzę, widziałem, nie. Ostatnio nie mogłem zasnąć. I o piątej odpaliłem, odpaliłem TikToka i właśnie zobaczyłem, że bardzo dużo osób recenzuje tam naszego energetyka. I w ogóle bardzo fajne powstają TikToki o nas. Nie z naszej ręki, tylko z ręki ludzi. Serio takie, że to jest, że tak fajnie sobie powspominałem pewne odcinki, pewne czasy, że tak to ludzie składają. Także wszystko nie ma swoje plusy, nie? Ludzie narzekają na TikTok. No, ale kurczę. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. No, jednak ten algorytm ci podpowie, nie? Jak będziesz oglądał dupy. Ja mam same dupy. No to ci da te dupy, nie? Czy to... komuś jest źle? No. No, ale nie da dupy. Co nie da? Jednak musisz wyjść. Mega śmieszne. Szukamy dalej komentów. Weźcie, patrzcie, bo ja tak patrzcie, ja tak patrzę. No, no. Jest! Pierwszy. Julia Rumińska, najpiękniejsze co dzisiaj zobaczyłam. To będzie tak, dokładnie masz rację, to bo wędruje do ciebie koszuleczka Energy. W rozmiarze XS. I czemu XS? Dlatego... No, tak obstawiam, że jest dziewczyną. No, a jak nie jest? A jak ma na imię Julia, bo chce, a urodziła się chłopakiem? No dobra, albo chodziło mi o to, że... Daj rozpiętość od XS do L, niech sobie wybierze dziewczynę. A XS to już nie kobieta? A może to jest tylko pseudonim Julia, to jest na przykład Nie, no Tomek. Są to jakieś koszykarki, nie? Może to jest koszykarka, nie? Co, Paweł, uważasz, że jak dziewczyna ma na przykład ponad 60 kg, to już nie jest kobietą? Nie. Dobra, chodziło mi o to po prostu, że koszuleczka też będzie fajna dla dziewczyn i na przykład nasze biorą XS-ki albo S-ki i męskie, no ale fajnie leżą na nich, więc nie ma się co bać i można sobie też taką koszulkę, możemy taką koszulkę wysłać. Czułko jest na czasie. Dobrze, jakoś wysoko, nie? No. Dobrze, niech ludzie zobaczą, jacy zrobili. Ale musimy spod czułka też chyba wybrać, czy nie? Wybierzmy najlepsze komentarze. No te to jest były już śmieszne. Pomysł na kolejny odcinek. No jest pierwszy Energy, nie? Ej, mogę coś powiedzieć co do tego odcinka, bo mnie bardzo zabolało tam pewna rzecz. Dobra, ale będziemy nagrywać ogólnie. Ty, twój stary winiary. No. To leci, żeby mówili, nie było. Że ja oszukałem. I dużo jest komentarzy, że ja w tym odcinku oszukałem. A nie oszukałem. No nie, nie oszukałeś. No kurde, naprawdę nie. No tak. Lecimy dalej. I to mnie bardzo zabolało, że tyle osób myśli, że jestem oszustą. Ty, a co cię naprowadziło na tabletkę antykoncepcyjną? Że dwa słowa jest. Że nie, już? Że nie jest z plastiku, z metalu, z gumy, no. Z czegoś, że jest w aptece i że ma dwa słowa. A jaki był strzał przed tabletką? Mówiłem, że jestem tamponem też. Ale powiedział mi Piotrek, że to jest, może być też w aptece i że to nie jest właśnie... Coś do, stwierdziłem, że to musi coś do jedzenia być. Matusz Kaniowski, wukadzik.pl. Właśnie stoję w bluzie koło Natsu, w bluzie beżowej z nowej kolekcji Basic od wukadzik.pl. Co o niej sądzisz, Natsu? Chcę funkcjonować tak jak dotychczas, pomimo tego, że założyłeś tą bluzę i nie mogę się tobie oprzeć, Kamu. Więc proszę, nie patrz się tak na mnie, bo w tej bluzie działasz na mnie niebezpiecznie. Tu będzie. Jest! Pierwszy, zauważyłem. Trenowałeś coś? 1-0 dla Pączka, owca. Nie, 2-0 już. 2-0. Brawo, Pącz. Super robota. Jacob O. Jacob to jest streamer na Twitchu. Jest taki. Z Fortnite'a, nie? Tak. Bardzo fajny on jest. On nagrywał o nas, nie? Film. W sensie stream. Tak. Energy. Koszulka. Basic jest nowa kolekcja. Tak. Oversize. Dam winiaremu Basic. Mamy jak. A co w ogóle chodzi, że Natsu jest tam na fame? Będzie się ona napierdalać? Bo ja nie oglądałem gali. Nie ma takiego Bardengo, potwierdzenia. Bardengo. Nie jest to potwierdzone, aczkolwiek Natsu nie odrzuca tego, że mogłaby kiedyś walczyć. Szeligę? Czy no to wiadomo, że będzie, nie? No tak. No będzie. Dawaj, no zobaczmy. Tak? Tak. A Kamu byś przyjął walkę z Jackiem Murańskim, owca? Kurczę, nie dzwoni wiem. Dzwoni Wojtek? Czy chcesz walczyć z Jackiem Murańskim? Znaczy, aktualnie myślę, że nie przyjąłbym żadnej nie walki. Nie przyjąłbyś? Żadnej.
Ale masz przewagę wzrostu i masę. Ale na razie uważam, że wiesz, że nie jestem na tyle zdecydowany, czy chcę się bić w MMA, więc aha, żadnej walki bym nie przyjął. Dobra. A ty byś przyjął? Raczej tak. To nie jest kwestia tego, że z Jackiem Murańskim, tylko co, jakakolwiek propozycja. Shelly bardzo śmiesznie wyszedł na tym screenie. A Robert byś przyjął walkę z Shellym? Taki frasobliwy Szeluś. Wiesz, na razie patrząc po tym, co prezentuję na tych sparingach luźnych, to nie chce mi się jakiejkolwiek walki przyjmować. Tak, myślałem, że to, co Shelly prezentuje, to zabrzmiało. Taki trash talk już, nie? To, co on prezentuje na tringach, to nie. Nie, dajcie zawodnika jakiegoś prawdziwego. Isy. Nie będziemy zadowoleni, no. Nie, no będzie. A ja jestem, kurwa, wychodzę z treningu, łokieć, mnie boli stopa, i tu dasz prawie nic nie weszło. Overka basic beżowego. No, ty już prawie chodzisz na nowo. A ty już możesz chodzić. Magiczny pamiętnik spełnia życzenia? No, ciekawe, czy tu będzie. No. Jakiś dzik. Dobrze jest, no. No to szukamy. To jakiś taki mega random content chyba, co? Bo nawet ludzie w komentarzach się dziwią. Więc może będzie dzik na awatarze. Jest! No, wypierdalaj. Naprawdę polubiłem Pączka chwilę po tej walce, no ale kurwa nie da się. Najlepszy koment w tym roku. Co naprawdę lecimy? Się starałem. Dosyć długo po tej jego walce, ale no nie kurwa, no nie da się. Nie ma tu sparingu prawdziwego. Ale patrzymy koment. Aha. To ten. Kto ma najszybszy refleks? Jest! Pierwszy, kurwa, 3-0. Kurwa, ale Pącz dobry, ma refleks. Aleks Szalek. No. To jest, ja też mam reakcję ręka-oko szybką. Patrz. Ręka-oko. Nie, ale serio Aleks mamy. Aleks Szalek na... Basic, biorę... Oh, może dla widzów powiemy basic, ciekawostkę. Basic beżowy, poczekaj, tylko powiem co leci. Basic beżowy slim. Dla Aleksa Szałka. Będziemy robić odcinek na refleks właśnie, na reakcję ręka-oko. 4-1 dla mnie. Do takie przyciski, nie? Będą się świecić. Zobaczymy, a kto będzie najlepszy. Już to? Nie zrobimy. Ale zrobimy to. Czemu? A czemu nie? To fajne jest. Zobaczymy, kto naprawdę jest najlepszym refleksem. Czemu nie chcesz? Zakończenie jest takie, że chcieliśmy wam serio podziękować, bo mega, no mega widać te barwy dzika. Weszło w banie te barwy dzika, dzięki wam, że zmienialiście. A wiem, że to nie jest takie, trzeba kurwa się troszeczkę nagimnastykować, tu wejść, tu znaleźć kurwa, to nie jest takie, wiesz, znaleźć teraz, o, switch account, gdzie tutaj jest ten, zaplodować, coś nie działa z uploadem, kurwa, coś nie widać, nie aktualizuje się, także wielkie dzięki za to, że zmieniacie te profilówki, serio. Dzięki wam weszliśmy do pierwszej sieci sklepów. W topazie. Trzeba bardzo podziękować. Już rozmawiamy z kolejnymi. Z większymi. I w lato będzie ogień. No i fajnie. No. A to dzięki temu, że wzięliście udział w akcji. Także no. Bardzo dziękujemy. No i cyklicznie będziemy nagradzali cały czas. Teraz powiem, żeby nie było fajnie, jak sobie ustawicie tego dzika Energy, ale od następnego odcinka pewnie będziemy nagradzać już, na pewno będziemy nagradzać już wszystkich, niezależnie od tego, jakiego mają dzika, nie? Ale ten musieliśmy zrobić właśnie wyjątkowo ze względu na dzik Energy, bo jest on powiązany z tą akcją. Dziękujemy. Dziękujemy.